Pierwsza myśl, jaka przychodzi ci właśnie teraz do głowy. O kurczę. Czego nie umiesz, a chciałbyś się naumieć? O, pilotować samolot. Po śmierci jest koniec czy początek? No, rozum mówi, że koniec. Co zamiast Tesli wysłałbyś w kosmos? Muska. Na brzuchu czy na plecach? Na plecach. Jak powinien wyglądać twój pomnik? Oj, no nie tyle wyglądać, co być niezniszczalny. Czego trochę żałujesz? Że czas tak szybko leci. Co jest gorsze, bykanie czy prykanie? Prykanie? Cóż to jest? Nie wiem nawet. Chyba to. Budzisz się rano z osobą 1/10 z boku. Co robisz? Ja się budzę z osobą 1/1 000 000. Dlaczego kosmici się z nami nie kontaktują? bo po co? Od przodu czy od tyłu? Tyłu. Jak pachnie zwycięstwo? No, ciężko określić, ale jest to fajny zapach. Kto wygra, ludzie czy maszyny? Ludzie. Na jaki temat telewizja kłamie? No, pewnie głównie polityczny. Gdzie strumyk płynie zwolna? W Szklarskiej Porębie. Jakie masz natręctwo? O, jest parę, ale wstydzę się mówić. Szybko czy wolno? Raczej wolno. Jaki tytuł filmu opisuje twoje życie? Ha. Był taki tytuł? Gdybyś mógł powiedzieć coś ludziom z przeszłości, to co byś powiedział? Zależy z jakiej przeszłości. Może żeby szybciej popracowali nad prochem strzelniczym. Czy lubisz sobie posiedzieć w toalecie? O, jest, uwielbiam. Jak nazywała się mama Muminka, zanim urodziła Muminka? Nie, to pytanie jest źle skonstruowane. Ona zawsze była małą Muminka. Dopiero jak urodziła Muminka, to nazywała go Muminek. Logiczne. Zimna czy ciepła poduszka? Oj, ciepła, zdecydowanie. Czy znasz jakiegoś fajnego rudego? Nie. Na co bez sensu wydajesz pieniądze? Raczej na co z sensem wydaję pieniądze. Kiedy zostaniesz fitblogerką? W przyszłym życiu? Jakiego wyrazu w języku polskim nie lubisz? A zastanowię się w trakcie. Kto za 100 lat opanuje świat? To nie politycznie mówić. Masz coś do dodania? To znalazłoby się parę rzeczy. No to pa!